jeden sposób, żebyśmy to przetrwali jako jedyni ludzie na świecie. Niezniszczalny bunkier z kartonu. To jest bardzo dobry pomysł. Nie mamy. Musimy go zrobić. Dokładnie. Chodźmy na górę. Zipek, ty bierz kartony. Łukasz, ty bierz motek, a ja wezmę leżak. Panowie, to było ciężkie. No, bardzo ciężkie. Dla ciebie szczególnie, no, bardzo ciężkie, jak popcorn. Dobry, ale wiecie co? Chyba w ogóle zdążyliśmy w ostatnim momencie, dlatego że... Patrzcie widzowie na to. Patrzcie, tutaj się unosi dym i jest aż zielono. Zamykaj to szybko. Tak, szybko. Dobra. Widzicie to? Tak. Co teraz robimy właściwie? Pokażony teren, my zginiemy! Ale nie mamy masek, nic, skąd nie możemy wyjść nawet. Co z jedzeniem? Mamy jedzenie, Ernest! Mamy jedzenie? Zjadłeś wszystko? Zjadłeś popcorn, tak? Cały. No tak! Ernest, nie przez ciebie nie przeżyjemy tego! Ale po co wam jedzenie, mi się w ogóle nie chce jeść. Będziesz żar ziemię. Co wy właściwie przygotowaliście w tym bunkrze? Ja budowałem to. Ja też budowałem. Ty to przyniosłeś? Nie, może jest tu ktoś poza nami. Czy to jest mystery box? Tak! To są jakieś mystery boxy. Ej, co w nich jest? Zobaczmy, co w nim jest. O, co? Co to jest? To jest plecak. Plecak? Zobacz na to. Jeden strój, żeby wyjść na zewnątrz. O kurde. Wiecie, ja to idę w ogóle tam bez stroju. Nie, Łukasz! Cztery, gramy, kto idzie. A chcesz iść? Nie. A, czyli przegrany idzie. Tak, trzy, cztery. Ha! Zostałem. No nie, ja mam tam wychodzić i być jakimś szczurem laboratoryjnym? Który pewnie wystarczy ci na 60 sekund, mniej więcej. 60 sekund? No więcej bym tam nie zostawał. Dobra, panowie, zakładam to. Ja się miałem w to zmieścić, tak? Ogólnie. Ale chyba coś tam pękło. O nie. O jest. Co ci pęka? Chyba na dupie. Dobra, panowie, leży jak ulał. Nie zapomnij o popcornu, leć na misję, leć! O kurde, jest tu zielono. Dobrze, że mam tę maskę, ale chwila. Ja mam tylko 60 sekund, muszę przyspieszyć. Wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy będą tam. Dobra, to zabierzmy to i to. O, to na pewno się przyda. Cegła. Dobra, bierzemy ją. Co jeszcze? Nawet to! Dobra, wracam do chłopaków. Mam 15 sekund! Stary, myślisz, że długo jeszcze? Wiesz co? O kurde! 3, 2, 1! O, co będzie to? O, stary, zrobiłeś to! Szczęście, że jesteś! Udało się, jak tam jest? Mam wrażenie, że wszystko się zmieniło po apokalipsie. Ale jak to? Są drzewa w ogóle? Nie wiem, jesteśmy w zamkniętej hali. Ale wszystko jest takie zielone. Dobra, nieważne, dymne. Wyskakuj z tego, co masz, dawaj. A stary. Właśnie, przyniosłem tyle potrzebnych rzeczy, panowie. Co wziąłeś? Patrzcie. Co? Nie! Nie zakleiłeś go? A ty zakleiłeś? A kto zrobił w nim dziurę? Nie mamy nic. Dobra, chłopaki, przeszukajmy w takim razie bunkier. Ej, czekajcie, ale wykorzystajmy to, co mamy. Musimy przeszukać sobie bunkier i wziąć najpotrzebniejsze rzeczy. Najpotrzebniejsze rzeczy to ci wypadły z plecaka właśnie, więc nie wiem, czy odzyskamy, to uwierz mi. Dobra, panowie, co jest właściwie w tym drugim boksie? Bo pierwszy był jest strój. Tak siwo? Bo się dostaje do... Nie zamknąłeś nie zamknąłeś. O kurde, sorry! Ej, i od razu jest go mniej. Okej, okay, dobra. Panie, nie możemy tego wychać, pamiętajcie. Jest delikatne nasze. Dobra, szczęście. Co? Ostatni boks. Dawaj to. Właśnie, co tu... A co? Ile tutaj jest żarcia? Ej, dobra, trzeba do tego podejść mądrze. Trzeba to rozdzielić na poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, nie wiadomo ile czasu tu spędzimy, czy tydzień, czy miesiąc. Więc musimy dobrze do tego podejść. Zróbmy test wszystkich konserw na apokalipsę. Teraz każdy jest podczas apokalipsy, więc to będzie miało miliony wyświetleń. Dobre. Będzie mieć siano, że potem wynają coś innego w ogóle. To jest zajebiste. Siema apokaliptyczne świry, my jesteśmy T-Spad i oczywiście mimo apokalipsy nie przerywamy naszego daily. I dzisiaj także będziemy robić odcinek z żarciem. Mamy bardzo dużo konserw. Łapeczki zostawiajcie! Zostawcie łapko, subskrybujcie kanał. Tak, sorry. Filmy nadal są codziennie o godzinie 18 do końca świata i jeszcze dalej. Yeah. Słuchajcie, to były nasze racje na cały rok, ale specjalnie dla was zjemy je 24 godziny. Więc zostawcie łapeczkę w górę, postaw tak, i subskrypcję, dokładnie. Jak 24 godziny miał, to na tydzień starczy. Dobra, mniejsza, zjemy od razu, czekaj. Panowie, dobra, nie możemy zjeść wszystkiego tak w sekundę, nie? Musimy rozłożyć, żeby było co najmniej 10 minut na odcinku. Co wy na to, że każdy losuje jedną rzecz? Tak, na ślepo, ręką. Aha, tak, na ślepo. Dobra. I wszystko inne zrzucamy. Dobra. Nie! Oliwki! O, udało mi się wylosować. O! Jest! No nic, no to co? Próbujemy.
No, to panowie, każdy wylosował, co? Tak, dokładnie. Ja wylosowałem rybkę w sosie pomidorowym. Uuu, powiem ci jeden, że ty masz dużo szczęścia, dlatego że masz tam dużo białka, a ja mam tylko oliwki, ale w sumie to są frykasy, także... Jakie to jest obrzydliwe! To jest jedzenie apokaliptyczne 10 na 10. Polecam. Uuu, obrzydliwe! Ej, fasola, bo dużo białka. Jestem głodny. No to zjedz sobie coś innego, Zipek. Tak? Dobra, to znowu losuję. O, mam. Ja też losuję na ślepo. Gulasz wojskowy! Dobra, każdy powinien powiedzieć o swoim daniu, co myślisz? Ja uważam, że to jest najlepsze danie apokaliptyczne, jakie może być. Daję 10 na 10, ty Zipek? Dla mnie to jest takie 5 na 10, myślę, że jakbym był bardzo umierający, to może... Ale nawet nie. Nie, jednak słabe jest. 3 na 10. Ja mam wojskowy, militarny stew. Mięso. I co? 15 na 10 w smaku. Nice. Nie wygląda, a smakuje przepysznie. O, oh, man. Dobra. Dobra, lecimy dalej. Ile jeszcze zostało? Ostatnia. 3 ostatnie konserwy. O Jezu, ale nie brzuchu, nie zaraz się zżyga. Co masz? Nie, nie w środku, Zipek. Nie, nie, spokojnie. Ryba, mochaj to. Co to jest? Panowie, a dla mnie coś jest? Marynowana cebula. Pachnie bardzo źle, ale zobaczymy też jak smakuje. Nie mogę, nie mogę. Panowie, ja to wyrzucam. Oj, wielka ryba. Nie mogę też. Co to jest? Czemu to wygląda jak pomarańczowy soczek? Nie, panowie, ja już nie będę jadł. Ja naprawdę, wiem, już tego nie już za dużo. Dobra, ale co teraz właściwie robimy? Właśnie ogarnąłem jedną rzecz. Zjedliśmy wszystko, co mieliśmy. No. A jest apokalipsa. Tylko mówiłem jeden sposób. Wam. Panowie, mówiłem zobaczcie. Wam. No zauważyliście, co to w ogóle jest? To się je? Nie, ale patrzcie. To jest mini szklarnia, w której możemy wyhodować różnego rodzaju roślinki. Co? Co to jest? To dynia? Nasiona, no dokładnie. Pomidory, ogórki, marchewka, dynia. Wszystko jak w Minecrafcie. Miałeś kiedyś w Minecrafcie uprawę? Miałem. No to robimy teraz to samo, tylko że w prawdziwym życiu. I tak, mamy... Nie wiem, co to jest. To jest na jakąś wodę chyba? Konek. Odkurzacz chyba. Końcówka odkurzacza, niepotrzebne. Tutaj są krawki. To nie, to jest akurat do obczesania się, niepotrzebne. Tutaj jest... Stary, to zostaw. A to? Czekaj, to jest łopatka do lodów, niepotrzebne. To jest kołek na wampiry. A kto wie? Jest apokalipsa, a nie wampiry. Ale mogą być dobra, apokaliptyczne dawaj, wampiry! Żarcie, nie będziemy mieli co dobra, jeść. Czekaj. Bierzemy... Patrzcie, ludzie. Ja czekałem na ten moment od bardzo, bardzo dawna, kiedy w końcu będę mógł zacząć własną uprawę legalnych roślin. Uwaga, tutaj musimy wszędzie rozłożyć naszą kulchną i żyzną glebę. Zipek, pomóż mi to przenieść bezpośrednio pod tą lampę, tak, no, bo inaczej nic nam nie urośnie. Ziemi mamy chyba wystarczająco, przydałoby się nam tylko... Woda! Woda, ale też przydałyby się grabki na przykład, żeby to... Nie, to nie ma, nie było w zestawie. A co wy na to, żeby zwilżyć tą ziemię, ale poza kamerą? Wiesz, że siki zabijają, ale odczyn kwasowy gleby to też dobrze w niektórych przypadkach. W sensie, naprawdę dobrze sika. Tak. Na pewno jest niektóre, to... tak, niektóre. Nie wiem, no jakby jeżeli on wie, to wie. A ja proponuję zrobić jakąś filtrację albo zaczekać na deszcz. W hali. No ale panowie, jakiś piorun walnął w dach, więc może rozwalił go, więc wiecie, będzie jaki coś leciało. Ej, zobacz, coś... Akurat serio? Ej, ale ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Zobaczcie, że to jest żółte jakieś dziwne. To jest radioaktywne przecież. Nie, to po prostu przez karton przemokło i nabrało jego barwy, okay. Stary. Spokojnie. Ej, idealnie. To jest wszystko dobre. To tutaj to będzie sobie spływać, a my zasiejemy wszystko. Dobra, ogórki. Ogórki są mega ważne, dlatego że to jest bardzo dużo potasu jest w ogórkach, nie? Tak, tak. No. Teraz należy zrobić tak. Robimy takie dziurki i teraz uwaga. Do każdego wsypujemy po kilka nasionek, dlatego że tylko wtedy tutaj jest to dobrze wyrośnie. Idealnie, zobacz, na pewno coś wyrośnie. Zasiał fermy. Tak, zasiane. A tutaj jeszcze zasiejmy może dynie. O, dobra, dynie są spoko. Ty, jakie duże nasionka. Ej, patrzcie, mały. To nie są ziarnka do siania, tylko do jedzenia. Znacie, to tak, można to zjeść, ale można też zasiać, stary. Jakbyś zasiał, to już miał więcej, nie? Jakby, to jest inwestycja. Dobra, wszystko zasadzone chyba, nie? Tak, to co, teraz czekamy? Teraz bierzemy to tutaj i czekamy. Dobra, to teraz w takim razie... Ej, co to jest? Chyba się zrobiła jakaś nieszczelność. Dobra, Zipek, twoja kolej, ty to naprawiasz. Ja już byłem na zewnątrz. Przedostaje się dym do środka. To jest jakaś usterka. Zipek, szybciej no, patrz ile tutaj jest dymu. Panowie, na pewno muszę być ubrany w ten głupi strój? Tak, na pewno. Tam, idź stąd. Trzymajcie kciuki, mam 60 sekund. Ty się w ogóle trzymaj, idź stąd. O kurde, gdzie ta usterka? Tutaj, zobaczcie, są 3, 4, 5 dziur! Kurde, szybko! Wy chłopaki się zaraz uduszą, tylko ja mam maskę. Ale ja też mam tylko 60 sekund. No już, no zaraz! Drugie, już zaraz! Trzecia, czwarta, ostatnia, już tylko ta! A, i wracam, tam 2 sekundy!
O kurde, Zipek! Ile ci jeszcze zostało? Dwie sekundy. Stary, tutaj się dostało tyle tego dymu, że przecież nasze rośliny mogły paść kompletnie. Trzymaj! O nie, Łukasz! Dobra, czekajcie, zobaczmy, co się stało z naszymi roślinami. O kurde! Panowie, patrzcie. Co się stało? Eureka! One wszystkie urosły! Co jest? Jak to jest możliwe, że rośliny urosły tak szybko? Dym się dostał do środka, to bez sensu to ten dym? Jedynie, chyba że to jakieś super nasiona. Panowie, myślę, że coś z zewnątrz sprawia, że rośliny wchodzą w bardzo dziwną reakcję i rosną od razu! Będziemy mieli nieskończoność jedzenia! Dobra, panowie, jednym słowem, najlepszy pomysł, wziąłeś to wszystko, wywalić na zewnątrz. Tak. Tak, zobaczmy, co się stanie. Dawaj, Łukasz, lecisz! Dasz radę! Tam było niebezpiecznie. Ile się pamy? Stary, nie wiem, jak dałem radę w ogóle. Strasznie ciężko poszło. Skoro dym się dostał tutaj i one urosły w minutę, to znaczy, że musimy wyciągać je za... Teraz! Nie, no Łuka, stary! Szybko, no! To. Ja to... No dawaj, dawaj! No, albo z dobra, dawaj! Uuu, chłopaki! Co? Bierz to! Szybko, dawaj! Co? Patrzcie na to! To jest niesamowite! Co ty gadasz? Mamy tutaj pomidory, ogórka! Ło, wszystko jest, buraki nawet wyrosły! Ej, czy to jest grzyb? Czy to jest? Czekaj, czy mi się wydaje, czy to jest grzyb? A to nie są ślimaki? Marynowany. Czekajcie, coś tu? To jest naprawdę grzyb. Nice. Ogórka. Kurde, patrzcie, co tu się stało. Mamy ogórka, pomidory, grzyby. To jest pierwszym ochotnikiem, żeby zobaczyć, czy to w ogóle da się zjeść. Ja? Jakie dobre. Ty, pyszne. Ale to nie zjadajcie wszystkiego, jak przed chwilą dosłownie. Zostawcie. Co? Tak się ogórka nie je, trzeba go najpierw obrać. Stary, nie możemy w ogóle wybrzydzać. Będziesz wybrzydzał podczas apokalipsy? No, to prawda. Oni mówią o wybrzydzaniu, przed chwilą zjedli wszystkie puszki i jedzą nadal teraz warzywa. Kolejne. Dobra. Przecież urosną nam w ciągu 5 sekund znowu na to. Ej, to prawda akurat. Co się czepiasz, kurde? Nie chcesz, żebym przytył? Co, za gruby już jestem, tak? O to ci chodzi? Nie, po prostu chcę twojego dobra. O, wow, to jest dużo. No, więc mamy jedzenie i mamy picie naraz. A jak to zrobimy? My musimy pójść, poszukać, co jest na dole. Ale co to znaczy my? To znaczy on, bo on jeszcze nie był. Jak nie? Kto rośliny przyniósł? Ale to tylko na zewnątrz leciutko. O, ręka mnie do dzisiaj boli. Boż, no dobra, założę. Powodzenia, Łukasz. Pamiętaj, co masz zabrać i wracaj jak najszybciej, bo w sumie to masz minutę. Dobra, tutaj jest wszystko. Jeszcze potrzebne mi jakieś koce, które są tam. Co? Wyskakuje na ciebie kosmita w stroju banana? To nie ma sensu, totalnie. No. Panowie, spadamy na chatę. Tak, zdecydowanie. Miłego.